radio krakow Dzień dobry, gościem. Radia Kraków jest wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Polski Razem. Dzień, dzień dobry, panie dzień premierze. Panie premierze, jak pan ocenia szansę przyjęcia ustawy o szkolnictwie wyższym w zaproponowanym przez pana kształcie? Oczywiście już po tych wypowiedziach wicemarszałka Tarleckiego, który jeszcze przed prezentacją projektu mówił, że wątpi, by Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się na takie zmiany. Wszystkie moje projekty w tej kadencji zostały przyjęte przez rząd, potem poparte nie tylko przez Klub Zjednoczonej Prawicy, PiSU i Zjednoczonej Prawicy, ale poparte też w prawie wszystkie przez prawie całą opozycję. Tam w jednym głosowaniu tylko nowoczesna się wyłamała. Jestem przekonany, że po dalszych konsultacjach i tych środowiskowych, i także politycznych, tak będzie i z ustawą, tą zasadniczą, tą konstytucją dla nauki, którą wczoraj przedstawiłem. Jak się wydaje, samym projektem nie jest zachwycony jeden z przedstawicieli Sejmowej Podkomisji do Spraw Nauki i Wyższego, profesor Bernacki, który również zabierał głos w tej sprawie i mówił wprost, że pana propozycje nie mają nic wspólnego z programem Prawa i Sprawiedliwości. Czy to może być wyrok wydany na, na ustawę w tym kształcie? Raz jeszcze powtórzę. Tak, to że ja nie jestem politykiem PiS-u. Natomiast ta ustawa jest efektem bezprecedensowo szerokiego dialogu między Ministerstwem, mną, rządem a środowiskiem akademickim. Nawet Komisja Europejska w opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie stawia nasze reformy, ten szeroki dialog, za wzór do naśladowania dla innych krajów europejskich przy takich wielkich zmianach systemowych. Jestem przekonany, że to jest dobra reforma. Rozumiem, że nie wszystkim się musi podobać. Jest też wiele kwestii, w których ja sam poszedłem, na kompromis. Przykładem kwestia habilitacji. Komisja Europejska, moim zdaniem, słusznie rekomenduje likwidację habilitacji. My jednak zdecydowaliśmy się tę habilitację zatrzymać. Przy jednoczesnym jej osłabieniu. Przy innej roli habilitacji niż do tej pory, bo dla mnie ważne jest, żeby przestały się liczyć literki przed nazwiskiem, a zaczęły się liczyć realne osiągnięcia naukowe, badania na światowym poziomie. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym projektem głową i pan poseł Bernacki, pan marszałek Tarlecki go poprą. A bierze pan, panie premierze, pod uwagę to, to, że po 574 dniach konsultacji, w kilka tygodni parlamentarzyści, no, przepraszam za sformułowanie, pokiereszują ten projekt? Nie sądzę, żeby tak się stało, bo to, jak powiedziałem, wszystkie dotychczasowe moje projekty w tej kadencji były potraktowane przez nie wiem, parlamentarzystów w sposób bardzo taki rzetelny. Nie wiem, przeszły bez nie wiem, żadnych istotnych zmian i mam nadzieję, że tak samo będzie z konstytucją dla nauki. Konstytucja dla nauki to nie jest, nie jest tylko rodzaj przepychanki gry politycznej, ale tak naprawdę sprawa wielkiego potencjału tej reformy szkolnictwa. To, to może być tak, że no właśnie po, po nieporozumieniach wewnątrz obozu władzy ta, ta wielka reforma na tym jedynie ucierpi? Na pewno powinniśmy się lepiej komunikować i odnoszę tę uwagę także do siebie. Każdy minister, jestem bardzo zapracowany. Konsultowałem ten projekt przez półtora roku. Wydawało mi się w związku z tym, że wszyscy wszystko wiedzą. A z drugiej strony jest pan Marszałek Tadecki, który pełni dwie odpowiedzialne funkcje, bo jest i wicemarszałkiem Sejmu i przewodniczącym klubu zapewne nie wiedział, że na przykład w zeszłym tygodniu odbyłem spotkanie z członkami komisji Edukacji Sejmu mój senatu należącymi do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby wiedział, gdybym ja z kolei sobie zdawał sprawę z tego, że on nie wie, pewnie byśmy tego nieporozumienia uniknęli. Trudno stało się, trzeba przejść nad tym do porządku dziennego. Wszystkich chcę albo uspokoić, albo zmartwić. Koalicja rządowa na pewno się o różnice zdań w sprawie nauki szkolnictwa wyższego nie rozpadnie. Nawet jeśli będzie wyraźne nie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, biorąc pod uwagę część zapisów projektu ustawy? Zawsze są jakieś zapisy, które można zmieniać. Przykładowo pan marszałek Tedlecki powiedział, że dla niego kontrowersyjne jest to, żeby wydłużyć czas trwania studiów zaocznych. Nie, ja rozumiem argumenty, ale sam też za swoim stanowiskiem mam bardzo poważne argumenty i poparcie zdecydowanej większości środowiska akademickiego. No, my oszukujemy studentów studiów zaocznych, my oszukujemy pracodawców. Jeżeli studenci studiów zaocznych mają dwa razy mniej godzin niż studenci studiów dziennych i w dodatku zajęcia są organizowane w sobotę i niedzielę przez 12 godzin non-stop, to. No, przykro mi, nawet najzdolniejsi studenci studiów niestacjonarnych, a jest wielu bardzo zdolnych yy, takich studentów, no nie są w stanie przyswoić sobie tę samą wiedzę, te same umiejętności, co studenci studiów dziennych, dlatego moim zdaniem trzeba te studia wydłużyć. Te pytania i wątpliwości płyną z każdej ze stron sceny politycznej. Na przykład Lewica pyta o pomysł rady uczelni i pyta jednocześnie, czy to nie jest zamach na autonomię uczelni, skoro w skład rady miałby wchodzić osoby spoza środowiska akademickiego, co więcej stanowić miałyby one większość rady koleżankom i kolegom z SLD rekomenduję przeczytanie raportu Komisji Europejskiej. To jest jedna z rekomendacji Komisji Europejskiej. Bardzo powszechnie. W Europie, już nie mówię o krajach anglosaskich, bo tam tego typu rady istnieją od dawna, ale w Europie bardzo powszechnie wprowadza się rady, które, są, które składają się z tak zwanych interesariuszy zewnętrznych. Chodzi o to, żeby uczelnie lepiej rozumiały potrzeby społeczne, żeby były lepiej, bardziej profesjonalnie zarządzane, natomiast nie widzę tutaj żadnej groźby upolitycznienia skoro wszystkich członków rady ma wybierać senat no więc uczelnia będzie całkowicie autonomicznie decydowała kto będzie zasiadał w jej radzie czy to będzie wybitny wychowanek czy wybitny przedsiębiorca dajemy uczelniom zdecydowanie większą wolność zdecydowanie większą autonomię niż do tej pory wierzę że uczelnie będą potrafiły z tej autonomii skorzystać kolejna sprawa podnoszona tak przez lewice jak i przez ludowców faworyzowanie uczelni akademickich, czyli tych dotychczasowych flagowych, kosztem szkół wyższych regionalnych, choćby PWZ-ów, o których mówił szef ludowców. Władysław kośniak kamysz bardzo życzliwie się odniósł do mojej reformy, natomiast rzeczywiście podniósł takie zastrzeżenie, które chciałbym wyjaśnić jest całkowicie bezzasadne, dlatego że PWZ-y, te uczelnie zawodowe są finansowane z zupełnie innej transzy. Pieniędzy niż te tak zwane uczelnie akademickie, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka. Są natomiast obawy ze strony części uczelni akademickich, takich z nieco mniejszych ośrodków akademickich typu strzelam, Szczecin, czy Zielona Góra, czy one nie ucierpią na tej reformie, czy ona nie faworyzuje tych najlepszych uczelni z takich miast jak Warszawa i Kraków. Ale wczoraj dużo poświęciłem, dużo uwagi w moim wystąpieniu poświęciłem temu tematowi i dla mnie zasada zrównoważonego rozwoju jest czymś, czym kierujemy się. Nasz rząd się kieruje nie tylko w gospodarce, także w nauce i w szkolnictwie wyższym będziemy dbali także o te ośrodki regionalne. Kolejna wątpliwość, nowa ustawa zastępuje dotychczasowe cztery, ale ma ona, może to nie jest dobre sformułowanie, taki charakter ramowy, to znaczy nie zawiera wszystkich przepisów. Całą resztę uczelnie będą musiały sobie dopisać we własnych statutach. Czy uczelnie są gotowe na taką wolność, na taką autonomię dzisiaj, panie premierze? Dzisiaj mamy cztery ustawy, ja chcę zamienić jedną, jedną w sumie o połowę krótszą od tych istniejących, co oznacza, że rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, dużo. Dużo szerszy niż do tej pory zakres spraw będzie, będzie przeniesiony na poziom statutów uczelni, czy jakichś uregulowań wewnętrznych. Środowisko akademickie od dawna to postulowało i to akurat jest powszechnie akceptowane. Natomiast samo środowisko akademickie stawia sobie takie wątpliwości, jak będzie potrafiło skorzystać z tej autonomii, czy nie będzie na przykład tak, że uczelnie sobie dobrowolnie powpisują do statutów wszystkie te przepisy, na które dzisiaj narzekają, że one są w ustawie. Ale ja wierzę, w to, że naukowcy, studenci, doktoranci, kadra administracyjna uczelni, że będą potrafili z tej wolności skorzystać. Naprawdę ja mam dużo zaufania do Polaków. Z drugiej strony sceny politycznej no taki lekki zawód, że nie zdecydował się pan na mobilność na tej ścieżce naukowej. To znaczy, że w pewnym momencie ścieżki naukowej, naukowiec przyszły decyduje, jest zmuszony do tego, by zmienić uczelnię. Mówiąc wprost, upraszczają. Są kraje takie jak Niemcy, gdzie jeżeli ktoś kończy, robi doktorat na danej uczelni, to ustawowo nie może tam być zatrudniony. To zapewnia transparentność, uczciwość konkursów. Mamy z tą transparentnością ogromny problem. No, przykładem, przykładowo w raporcie Komisji Europejskiej są dane, że 90% konkursów w Polsce wygrywają osoby zatrudnione na uczelni, czy robiące tam doktorat albo habilitację. No to pokazuje, że niestety konkursy rzeczywiście w dużej mierze muszą być fikcyjne. To statystycznie rzecz biorąc. Jest to oczywiste. Rozważałem długo, i kusiło mnie to rozwiązanie, mówiąc umownie niemieckie, ale uznaliśmy, że ono byłoby zbyt brutalne, zwłaszcza dla kobiet, bo to często często ta mobilność jest mobilnością także w sensie geograficznym, że trzeba wyjechać do innego miasta. W Polsce przy niskim poziomie zarobków naukowców, przy bardzo wysokiej cenie mieszkań. To byłoby rozwiązanie jednak zbyt radykalne, natomiast chcemy zdecydowanie zwiększyć. Transparentność konkursów. Panie premierze, wracając do polityki, myśli pan, że przedstawicielom rządu spodobało się państw, pana hasło, reforma inna niż wszystkie. 574 dni konsultacji. Teraz projekt trafia do niemal 3 miesięcznych konsultacji. Teraz, kiedy tak naprawdę dominują projekty poselskie, niekonsultowane. Wszyscy podkreślają, także środowisko akademickie podkreśla, że nigdy od 1989 roku w żadnej reformie głos tych, którzy są nią zainteresowani, w tym przypadku naukowców, więc szczególnie ważny i szczególnie... Doczekliwej intelektualnie grupy zawodowej nie był traktowany tak poważnie jak, jak przy okazji mojej reformy. Skoro docenia to nawet no, w innych sprawach, czasami krytyczna wobec Polski Komisja Europejska, to myślę, że to jest wielka wartość. I wielką wartością jest nie tylko Końcowy kształt ustawy. Bardzo ważna jest droga. To, że szliśmy przez dwa lata razem ze środowiskiem akademickim, to, że w tym środowisku toczyły się głębokie, poważne dyskusje. Jestem przekonany, że to jest taki wewnętrzny impuls rozwojowy na długie, długie lata. To także pytanie o zmianę. Kilka dni temu w rozmowie dla Rzeczypospolitej mówił Pan, że Polskę trzeba wymyślić na nowo. I wyraźnie w tej rozmowie podzielił Pan naprawę instytucjonalną od prostej wymiany kadrowej. Przez ostatnie dwa lata, Nastąpiła naprawa instytucjonalna państwa? Rozpoczęliśmy ją, ale potrzebujemy wymyślić na nowo Polskę w sensie ustrojowym, czyli potrzebujemy nowej konstytucji. To jest postulat i pana prezydenta, i prawa i sprawiedliwości, i mojego ugrupowania. Potrzebujemy przemyśleć na nowo, jak będzie wyglądało sądownictwo. Potrzebujemy na nowo zdefiniować trójpodział władzy. Musimy zastanowić się nad rolą mediów, mediów publicznych, mediów prywatnych. Nasz rząd zrealizował bardzo dużo obietnic przedwyborczych. Naprawdę z ręką na sercu chyba nie było takiej ekipy, takiego gabinetu, który by tak wiele zapowiedzi przedwyborczych zrealizował w tak krótkim czasie. Ale trzecia RP, proszę Państwa, się kończy. Potrzebny jest projekt czwartej RP. Choć pytając o zmianę w uczelniach, zmianę zaproponowaną przez Pana i mówiąc o tej naprawie instytucjonalnej, chciałem także zapytać o tak zwaną pamięć instytucjonalną poszczególnych instytucji. Przykłady, no nie najważniejsze, ale, ale niejako symboliczne: od w Wienowie po Stary Teatr w Krakowie. Potrzebne są nowe kadry. To nie ma co do tego wątpliwości. A potrzebne są też nowe instytucje. Ja nie jestem przeciwnikiem wymiany kadr. Nawet się kiedyś zastanawiałem, jaki jest skład tego zespołu urzędników, którzy piszą tę, tę konstytucję dla nauki ten zasadniczy dokument. I jak sobie policzyłem, to okazało się, że połowa to są doświadczeni urzędnicy, których liczyłem po poprzednich ministrach, a połowa nowi ludzie. Wydaje mi się, że to są dobre proporcje. Jest. Powiew świeżej krwi, a zarazem jest ta ciągłość instytucjonalna, jest pamięć instytucjonalna, o której pan powiedział. I jeżeli na początku naszych rządów zarzucano nam i straszono Polaków, że my będziemy przeprowadzali czystki, to ja jestem przekonany, że gdyby się przyjrzeć temu, co dzieje się w innych ministerstwach, to jest tak samo jak u mnie pół na pół. Trochę młodych ludzi, trochę ludzi związanych politycznie z nami, to jest zupełnie oczywiste. Ja też wziąłem do ministerstwa swoich najbliższych współpracowników, ale staramy się docenić dorobek urzędników, ekspertów, którzy po prostu są państwowcami, bo rządy się zmieniają, a państwo trwa i Polska jest jedna. To tyle, wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Polski Razem. Panie ministrze, premierze. Dziękuję bardzo.